Hejcie towarzysze, z tej strony towarzysz Mateusz, witam was w Grydzie, to jest już trzeci odcinek. No i dzisiaj będziemy jechać w końcu WSR, czyli World Series Racing, więc cóż, zapraszam do oglądania. Już wszystkie zawody zostały wykonane, więc mogę na spokojnie wziąć udział w tych mistrzostwach. W którym z tych wozów staniesz do wyścigu? Mam do wyboru albo Dodge'a, albo Chevroleta Camaro. Ja wolałbym chyba Dodge'a. Mam jakieś... Oczywiście. Twój wysiłek zaczyna przynosić rezultaty. Kolejny sponsor chce umieścić na twoim aucie swoje barwy. Zobaczmy, jakich mamy sponsorów. Okej. Możemy wziąć to. Ta, będzie lepsze żółte. I weźmiemy teraz jeszcze jeden. Race. Wygraj zawody w trybie wyścig. Wygraj jedno z wyzwań. Może być. Przejdźmy dalej. Nastał dzień, o którym marzyłem od dawna. Wreszcie jesteśmy gotowi rozpocząć pierwsze oficjalne zawody World Series Racing. Sprawmy, by zapadły one na długo w pamięć fanom z Chicago. No, spoko. Tras bez przerwy się zmienia, dlatego miej się na baczności. Nowe skrzyżowania otwierać się będą na bieżąco. To prawdziwy test twojej intuicji. Spoko, spoko. Zapowiada się bardzo ciekawie. Więc cóż. Weźmy tego Dodge'a. No i cóż, szykujmy się. Ja od razu mówię, dziękuję wszystkim widzom, którzy oglądali poprzednie odcinki. Oczywiście tam do nich wyjdą informacje. Więc wszystko na luzie. Okej. Dobra, w tym wyścigu powinieneś mieć oczy dookoła głowy. Trasa nie jest ustalona, więc znajomość toru nic ci tu nie pomoże. Musisz szybko myśleć i na bieżąco brać pod uwagę wszelkie zmiany. Nie będzie dwóch identycznych okrążeń. Okej, przyjąłem. Masa ludzi. Spróbujmy zapewnić im dobrą rozrywkę i przy okazji pozyskać nowych fanów. Dobra, czyli tak, jedziemy wyścig. Wyścig, tor się zmienia. Okej, tutaj driftem pięknie wjedziemy. Trasa się zmienia, to jest jakby sprint, ale jednak nie sprint. Oj, ała. To było słabe. A, dobra. Wyjedźmy, no. Jedna osoba mniej będzie. Oj, no kurde. Kościół jak do magnesu się do niego przyczepiałem akurat. Gościu mi miejsca nie zostawił. Postaraj się unikać słuczek. No. Spoko, luz. Ciekawe, jak to wygląda zmiana tej trasy. Tyle ludzi jest, żeby ciężko chyba zmianę. Dobra, nie, tutaj trzeba użyć ten, muszę, dobra, mów. O, macie drifta, panowie i panie. O, tu Harrison Carter. Ja tu walczę z Bruno. Oj, sude. Postaram się teraz wyjść na prowadzenie. Więc okej, no. Mamy tutaj nasze już tytułowe zawody. No, WSR. I teraz gonimy Harrisona Chartera. Carter? No nie wiem. Amerykanina. Jej wyprzedza! Piękny Mateusz Towarzyski, Polak jedzie po pierwsze historyczne zwycięstwo w WSR. Jak... Aj, ale tu popełnia błąd. I Harrison Charter to wykorzystuje, ale ja nie będę używał tego. I pięknie i wyprzedza. Dobra, Mateusz, wyszedłeś na prowadzenie. Kurde.
Ależ pojedynek pomiędzy dwoma tymi zawodnikami. Teraz Mateusz wychodzi na pozycję. Bruno Silva wykorzystuje okazję i... Tyle, no i teraz przyjeżdżamy, no. Ała. Dobra, tu trzeba bardziej na lewo. O, jest dobrze, jest dobrze. Już nie mam... Fajnie... Dobra, jadę dalej. Trzeba to będzie naprawić po wyścigu. No spoko, to ty naprawisz, nie ja, XD. Ała. Myśli pan, że to też dla mnie jest przyjemne? Drugie auto siedzi ci na ogonie. I cyk! Zwycięstwo! Wygrałem! Brawo! Brawo ja! Wygrałem pierwszy wyścig w historii tej serii wyścigowej. WSR, Bruno Silva jest na drugiej pozycji. Czas byłem 3 sekundy szybciej. Więc... No to mogły być naprawdę emocjonujące zawody. No i tutaj część... Zależy od kogo. Czy dobrze mi szło, czy nie. O, wielka improwizacja. Pierwsze miejsce. To znaczy, chyba dostałem tygmenta za przejście tam dalej. Czekamy. Okej. Drugi wyścig. Zobaczymy. Chicago, Livor, Tess. Runda druga, 2 kilometry. Zaczynam... Nie zastanawiano, czemu zaczynam zawsze z 10 pozycji? Stary, teraz to już poważna sprawa. Widzisz jaki tłum? Pokażmy fanom, o co chodzi w WSR. O, ale tu blisko było ludzi, kurde. Bo ja bym się bał tak ręce wyciągać. W ogóle jest coś. Ale uderz, ale kontakt był. Ale kiero... Pokażmy im tutaj zabawę. Ciśnie, proszę państwa. Towarzysz Mateusz. Jedzie. A tutaj Bruno Silva walczy z tym. Dwóch chyba najlepszych kierowców ze swoich tej klubów. Walczy ze sobą i walczy też zrzeszony z żadnym z klubem. Tylko z tą serią wyścigową ma towarzysz Mateusz. O i tu mamy kontakt. Mateusz uderzył tego i Bruno Silva jest na drugiej pozycji. Mateusz jest na pierwszej pozycji. Mateusz jest drugi. Dobra, tutaj przyhamowaliśmy. Ajajaj. Można wykorzystać. Szkoda samochodu naprawiać. I cyk, wyprzedzam, jedziemy tutaj. Tak. Oj, blisko było, ludzie. Ale kurde, oj, to było naprawdę dobry pomysł. To był dobry pomysł. Oj, tu Bruno Silva i Mateusz mają kontakt ze sobą. Czy Brazylijczyk będzie w stanie obronić się przed polskim kierowcą, który już wygrał pierwszy wyścig? On tutaj ma chrapkę na zwycięstwo i wykonuje manewr i wychodzi na prowadzenie, proszę państwa, kibice szaleją. No i teraz mamy taką długą, prostą. Widzimy tutaj flagi amerykańskiej, tutaj cała widownia jest za jednym, za amerykańskim kierowcą, ale też w Chicago jest dużo Polaków, więc mamy tutaj dużo, no ale jednak Harrison Carter jest na pierwszej pozycji, Mateusz, jedzie bardzo, nie oszczędza swojego samochodu. I tutaj bardzo szybko wjechał przez ten wjazd. Oj, tutaj bardzo pocałował jego tył samochód i tutaj dość wolno przejechał. I tutaj, proszę państwa, Bruno Silva wraca z powrotem do pojedynku. Mateusz ma o wiele mniejsze tempo, słabsze, trochę forma mu spadła. I cóż, i proszę państwa, ależ Mateusz ma coraz większe problemy, no. Chyba go jakiś stres dopadł, nie wiadomo, ale... Ojojojoj. Coraz gorzej z tym samochodem jest, no ludzie. I już spadł.
jadę teraz trochę. Już trzy minuty. No zaraz powinno się skończyć, jak dla mnie. Ale teraz Mateusz jedzie i jest! Zwycięstwo! Mateusz wygrywa drugi wyścig w SR! Piękne manewr, piękne zwycięstwo tego zawodnika. Wspaniale, pierwsze zwycięstwo w serii. Właśnie dlatego jesteśmy świetną drużyną. No tak, ty naprawiasz mój samochód i ze mną wytrzymujesz. Więc tak, jesteśmy dobrą drużyną. I ładuje się. I ładuje się, no i wygraliśmy no zwycięstwo. Piękny raz. Teraz zobaczmy, ile fanów nam zyskaliśmy. Oj, leci, leci, 30 będzie. 43 875. Tyle zyskaliśmy fanów. Świetnie ci idzie. Weź udział w jednej z pozostałych serii. Kolejne tu mamy wyścigi kolejne i to jest na torze. Więc tak. Weźmy pojedynki jakieś. Weźmy jakiś inny samochód. Ja bym wziął na przykład tego samochód. Powiemy no... W sumie musi odpocząć, bo dość agresywnie jechałem i teraz będziemy mieli pojedynki. No jak na razie nasze World Series Racing jest tylko kurde chyba amerykańskim. Amerykanie sami jeżdżą, no znaczy jeździmy na amerykańskiej ziemi tylko. Oj, i witamy tutaj. Tor jest bardzo pofałdowany, co może spowodować utratę panowania nad samochodem, dlatego bądź ostrożny. Jesteśmy w Kalifornii i zaczął się właśnie wyścig. O, drugi wyścig. Zaczynacie wyścig obok siebie. Jak najszybciej uzyskaj przewagę i postaraj się jej nie stracić. Aha. Spróbuj zwrócić auto w jednym kawałku. Wstawaj. Gościu mi to mówi wtedy. Dobra, jedziemy jeszcze. Dobra, i tutaj jedziemy bok w bok. Oj, tutaj, pamiętajcie, tutaj są zawody do pojedynki, tu można uderzać na legalu. Ale tym razem... Chyba aż tak nieuczciwie nie wzięliśmy i nie pokonaliśmy tego osobnika. Ajajajajajajajaj. Jakiś kurde fail moment będzie trzeba zrobić z tej serii, jeśli... Znaczy jeszcze głosowanie się nie skończyło, ale liczę, jak na razie jak patrzałem, jest 75% na tak. Więc wydaje mi się, że przejdzie ta seria. Ja nie głosowałem, tak szczerze, nie głosowałem. Aj, ała, ała. Umarłem. Tak się nie może skończyć. Wtedy ta seria by została, kurde, nie wiem, zakończona. No nie, raczej nie, po śmierci jednego, tak to by Formuła 1 już by nie istniała, bo by zginął, dzisiaj byśmy Formuły 1 nie oglądali. Oj, oj, oj. Miałem zwrócić w jednym kawałku. A ja nie zwracam. Każdy samochód się ze mną męczy, nie? No a jadę na padzie to też. Jadę. Jedziemy, jesteśmy. O kurde. Pojechałem tutaj tak. Ale wyprzedzonko. O. I cyk, jedziemy. Oj, tutaj bardzo wolno pojechał, bardzo wolno. A ja tutaj, oj, 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 źle, źle, źle. Znowu będą się ze mnie śmiać, że słabo prowadzę. Ale ja wtedy gadam, ja gadam. I od razu mówię, też gadam trochę w czasie wyścigu, bo mógłbym tak siedzieć cicho. Byłaby cisza.
No to każdy pod... To wiecie, ja nie umiem gadać i jechać szybko, ale jakoś te filmy muszą brzmieć, więc trochę przez to błędy popełniam. No ale teraz właśnie w tym momencie wygraliśmy. Że masterować to ja wolę sam. To znaczy tam czasami coś się odezwa w czasie jazdy, jeśli coś się stanie, ale tak to nie. No, no można zobaczyć to w wyścigach ligowych, kiedy ty czasem się nie odzywam i... Dlatego, że jest nas parę osób, to nie jest aż tak cicho, bo tamta się osoba wtedy może odzywać. I cóż, drugi wyścig. I jedziemy, proszę państwa, zaczęło się wyścig emocjonujący. Tym razem jadę z George'em Espinorem, kolejny amerykański samochód. Kolejny jedziemy po tych kanionach. No cóż, będzie jest ciekawie. No, jak na razie mi się też ta gra podoba bardzo, no tak szczerze mi się bardzo przyjemnie gra. W sumie brakowało mi jakiejś takiej, powiedziałbym raczej trochę arcade'owej tej takiej gry, bo to raczej ja bym to nazwał arcade'owym trybem gry, modem. Bo no w sumie nawet F1 nie jest symulatorem. Na przykład dopiero nie wiem, Assetto Corsa to jest tam... Dopiero El Factory, no to wtedy to można uznać, to wtedy czuć. Ale tu nie, jak na razie sami widzę. To jak na razie mi bardzo dobrze idzie. Ciekawe, nie wiem czemu, jakoś skupienie mi się udało zyskać. W czasie jazdy. No to znaczy w tej też grze, no. Gra sama jest fajna, jeszcze za darmo. Mi się podoba, ja polecam. Polecam na razie. Nawet po tym filmie mogę nawet opinię pozytywną wystawić. No. O, ale tu drift, ależ pojechałem, tutaj niebezpiecznie było. Jedziemy. No nasz przeciwnik nie ma szans. Przyjęliśmy go bardzo szybko, no i jedziemy po jak najszybsze chyba okrążenie w tej stage'u, no chyba, że jakiś błąd popełnię. No nie, już nie popełnię, nie ma szans. Mateusz wygrywa kolejny wyścig. Tutaj pięknie wjeżdża, mniej niż 2 minuty skończyłem ten wyścig, więc jest dobrze, jest petarda. Samochód. No i z kim będę? Bruno Silva próbuje cały czas ze mną walczyć o to... No jednak to on był bardziej tym typem, który umiał walczyć w tych pojedynkach, więc będzie gotowy. I pojedynek wyprzedzania. Unikaj skał, kęp traw i przydrożnych rowów. Mogą one spowodować poważny wypadek. Spoko. I proszę państwa, ostatni wyścig. Ja kontra Bruno Silva, mistrz. Dobra, jeździłeś już parę razy na tej trasie. Mam więc nadzieję, że dobrze ci pójdzie. Tak. Pójdzie mi dobrze. O, już mi się koła odrywały. Od powierzchni. No tutaj już strzałkę widzę, że gościu chce mnie wyprzedzić, ale tym razem ja już na tym kanionie... Jak ostatnio najechałem na kanionach, to właśnie mi średnio szło, ale już teraz właśnie mi idzie bardzo dobrze. Nie wiem, czym jest to spowodowane, ale... drift. Oj, jak driftcik. A tutaj nie pozwolę. Przyblokuję go. Teraz pojedziemy od lewej, skręcamy w prawo, skręt w lewo i jedziemy dalej. Tutaj skręcamy od lewej i tyk, tutaj pojedziemy, skracamy, jedziemy w lewo, znowu w lewo, klikam w lewo, teraz poprawiam w prawo, oj, ała. I umarłem. Wow, nawet te. Dobrze, że czasy się zapisują, nawet jeśli użyjesz rewindu, powtórki. No i tutaj, proszę państwa, no jadę w lewo teraz. Jedziemy, no tak już połowę okrążenia minęło. Tutaj przejedziemy, tutaj trochę można dotknąć trawy. On tutaj jedzie, widać z bokiem. Mój samochód dobrze się sprawuje. Oj, tutaj blisko, trzeba uważać, ała. To było niebezpieczne.
No, tutaj blokujemy, staramy się go przyblokować w naszym moim błędzie. Bo wy nie jesteście winni tego, bo tylko oglądacie film. To ja chciałem nagrać ten film, więc jesteście winni, ale dobra, po co mam was tłumaczyć? Jedziemy dalej. A on już tu bliżej, coraz bliżej jest. Ale nie da rady mnie wyprzedzić. Wygram to! Wygrałem! Jej! Kolejne zwycięstwo. 2 minuty 700. No i Bruno Silva przegrywa ze mną. No i tutaj całkiem dobry czas miałem. Więc wśród znajomych dobrze się zapiszę. Zajęta pozycja numer 1. No i cóż, kolejny turniej wygrałem i teraz idziemy na tor wyścigowy. Zobaczmy, ile czasu minęło. Jezu, włączyłem sobie ten. 21 to starczy, no to zobaczmy, ile fanów przybyło. Do mnie jest już ponad prawie 60 tysięcy, a dokładnie 58 875. Nie przegap możliwości zdobycia nowego auta. Rozważ podjęcie wyzwania. Dobra, mi tutaj się pojawił ten. Zawody specjalne. Wyzwanie. Mamy tutaj wyzwanie. No dobra, wyzwanie. To jest jakiś samochód. No to mamy tego Chevroleta, można zrobić. No to jak dają za darmo, to trzeba brać. Trzeba tylko dobrze pojechać. To tak teraz WSR, miejsce na podium 2. WSR rekordu, nowa seria zwycięstwa. No jak na razie jestem niepokonany w tej serii wyścigowej. Posiadane auta 16, no. Jakiś z DLC-ków. I jedziemy. Ładny żółty samochód, Chevrolet Cameron. Oj, jak się nie mylę. Więc jedziemy. No to ja ten tor chyba już przejeżdżałem. Więc dobra, no jest to typowy amerykański samochód. No to nie jest mój ulubiony typ samochodów. Oj. Już pierwsza rzecz obróciła mnie, no. Za bardzo agresywnie chciałem tu przejechać. W ogóle Skiller Sepp pisał do mnie, bo miał problem z tylko grą i już mu pomogłem chyba. Ciekawe, czy mu pomogłem, czy nie. No nie. Ale ja sobie przeszkadzam, kurde. Dobra. O, jedziemy. No teraz dam radę. Nie dam rady, no. Nie mogę tu driftem. Ten samochód ciężko mi jest opanować. Dobra, już przejechałem. Jedno miejsce kosztowało mnie ten. Ponad 2 sekundy. 3 nie sekundy. Już nawet nie czas. Dobra, tu błąd popełniłem. Jadę dalej. Się uczę tego samochodu. Ale mi... Honestly, no what? What is fucking going on? O. Trzeba się skupić, no. O, ładnie tutaj jadę ładnie tutaj, ładnie jadę tutaj. Wtarzam się znowu, XT. Jadę i tutaj kłępa, teraz trzeba uważać. Już zaraz połowę trasy miniemy. Jak na razie nie... Idziemy chyba tak idealnie z tym czasem, więc trzeba przyspieszyć, ale teraz tą drugą część chyba wolę bardziej od tej pierwszej. Czuję się w niej jak Bóg. Dobra, udało mi się przejechać, więc jest bardzo dobrze. Jedę dalej. Teraz jadę, teraz będziemy przejeżdżać przez piękny most. Tutaj trochę spowolnimy się. O, tutaj jadziemy i tutaj umieramy. Gdybym był Robertem Kubicą, już bym nie miał ręki. Dobra, tutaj jedziemy, skręcamy, schodzimy, wyrzucimy. Jezu. Just zamknij się, bo prawie wjechałem przez ciebie w skałę, dzbanie. Wyrzuciłeś mnie z tego, z mojego transu skupienia, trzeba do niego wrócić. Jazdy, no i to będzie dobry czas, to będzie dobry czas. Ja pierdolę, nie. Jedź. Zadanie wykonane. Ale...
to... Dobra robota, bryka jest nasza. Wiem, ale musisz ją naprawić. I fani się zwiększą. W tysiącach... No jest 61 875. No to idziemy dalej. Dobra, Mateusz. Amerykańscy fani wprost pokochali WSR. Najwyższa pora przeprowadzić pierwszy finał serii. Do zobaczenia na linii startu ostatniego wyścigu. No to jeszcze zawody specjalne. Wytrwałość. Podczas wyścigu na wytrwałość musisz wykazać się wolą walki. Aby wygrać, trzymaj się optymalnego toru jazdy i unikaj kłopotów. A weźmy tą Hondę jakoś. Moja Honda szybciej niż wygląda. No to skończymy te zawody. Kończymy ten materiał. Zobaczmy, jak tam z tym filmem. Dobra. Patrzałem. Jeśli zdołasz ukończyć zadanie od Patryka, zyskasz większy rozgłos. Jedziemy. No nie wiem, czy dobrze rozumiem zasady tej. O ja pierdzielę, ależ już nie ma przedniej maski. W ogóle bardzo mi się model zniszczeń podoba. Bo tutaj mamy samochody seryjne, a tutaj jest bardzo fajny model zniszczeń. Więc sobie dużo pozwolili, bo czy w jakiejś grze widzisz, no nie wiem. Widzieliście taki model zniszczeń? No nie. Tu mamy wyścig na wytrzymałość. Więc trzeba się postarać. Muszę jechać przez... 4 minuty. Tak, 4 minuty. To jest taki wyścig jak... To jest jak wyścig w Le Mans. Tylko, że zamiast 5 minut siedzieć tam 24 godziny. Ale nie to, że cały jeśli ktoś... I tam ostatnio nawet kierowca Formuły 1 wygrał Fernando Alonso, który jedzie potrójną koronę. Oczywiście nie jedzie sam, bo... I też bardzo tam lubią doping robić w czasie tych wyścigów. Że już tam pewnie kogoś złapano. Ogląda się. Fuck. Ale oni są bardzo daleko, oni już dziwi. Czemu są tak daleko? Może jakiś wypadek się zdał poważny. Ciekawe ile. Już 4 km przejechałem. Więc tak. Tu jest szansa na piękne zwycięstwo. Wow, ale piękny teraz. Jeszcze 3 minuty. One są bardzo daleko, to mnie właśnie zastanawia. Czemu oni są tak daleko? Ja aż tak mam dobre tempo, czy co? Jezu, to... No mam jeszcze powtórki. Honda ta moja biedna jest, bardzo biedna. No jedź. Oj, było niebezpiecznie bardzo. Cofnę teraz, bo to też nie było fajne. Wiesz, jeszcze jutro mam ERS, idę, więc jutro na pewno będziecie mieli inną grę niż wyścigową, by nie ten. Dobra, nie jestem w stanie tego przejechać w miarę normalnie, więc po prostu jadę dalej, bo ja mogę. Samochód chyba się gorzej kontroluje, nie wiem. Nie czuję różnicy, albo tak się po prostu szybko... Szybko poprawia. Przyzwyczajam, znaczy. No i też
No możemy powiedzieć, dzisiaj oglądałem o 2 w nocy trening pierwszy, no drugiego nie zobaczyłem, bo zasnąłem. No i tyle, no. Kubica wyjechał na krawę i tyle, jeśli ktoś obchodzi kogo, co zrobił Kubica. No i były chyba tylko 2 incydenty. A już się nie mogę doczekać kwalifikacji, bo jednak... Oj! Twoja karoseria jest nieźle poobijana. Oła! Dojadę z takim samochodem. Dojadę. Tu. Patrzcie, no po prostu... Mistrz kierownicy. Towarzysz Mateusz. No i tyle. Jadę dalej. No i tyle, no. Easy Drift, przejeżdżamy. Piękna jazda, no kurde, jest czuć różnie, czuć, czuję bardzo dużo, że skręcę samochód w lewo, to znaczy w prawo, jak skręcałem w lewo, ała, ała, ała! Samochód już jest naprawdę w kiepskim stanie, 30 sekund zostało, a mam jeszcze dwie powtórki jeszcze, więc jestem w stanie wytrzymać. Nie zastanawia, ile oni do mnie tracą, bo jakbym... Bo ja naprawdę jadę bardzo agresywnie, no, chcę jak najszybciej przejechać. No, mam już prawie 2 km, zostało 15 sekund. No to będzie takie jakby odliczanie do 10. semestru. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec! Ukończyłem ten wyścig. Samochód przetrwał, proszę Państwa. No i zobaczmy, ile już czasu mija nagrania. No, 31. I udało się zwyciężyć pięknie, ale pięknie oceniający wyścig. Wczytywanie teraz jest za interpozycję numer 1. Dobra, czekamy. Wykonamy zadanie numer 1. No i teraz fani. O, ho, ho. Lecimy. Zobaczmy, ile fanów zyskamy. Chyba dużo fanów. Przypominałem. Czeka nas wiele pracy, jeśli chcemy dotrzeć do szerszej publiki. Ukończenie zadania od sponsora to świetny sposób, by zdobyć sławę. No i cóż, 31 minut minęło. Ja już się z wami żegnam, mam nadzieję, że film wam się spodobał. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Czołem!